słuchajcie, mamy drogę. Mamy drogę w Puszczy Białowieskiej. Maleńka wąska, ale zobaczcie, jaki klimat. Drzewka, słoneczko, rewelacja. No. Jestem, słychać mnie. Także jedziemy nagrywać ten film. Zobaczymy, czy przy tym wietrze da się jakoś nagrać, żeby to było słyszalne, ale może się da. Zobaczymy, tylko muszę pilnować skrętu. No, także do zobaczenia. No i moi kochani, jesteśmy właśnie tutaj przy tej wieżyczce, gdzie chcę nakręcić dla was filmik. Nie ma jakiegoś Bóg wie jakiego wiatru, tylko właśnie zastanawiam się, czy zrobić to z góry, czy zrobić to z dołu. Dobra, zobaczymy. I tak jest przestrzeń, prawda? No, idziemy wybrać plener. Nie ma lekko, życie youtubera, a potem się położę i śpię. A za mną też ślicznie. Są piękne chmurki. Uwaga, uwaga. Jednak aparat nie oddają urody wszystkiego. Muszę jeszcze parę selfiaków porobić i na Insta wrzucić. Dobra godzina zejdzie. Tak to się wydaje. Ale idę zobaczyć z tamtej strony strażnicę. Hello. Łapiemy. Zoella. Bo nie wiem, czy nie ma dziur. Nie, to z dołu chyba będę kręciła. Też jest zacny plener. Ja cię kręcę. To jest dużo przestrzeni. I jest cień, czyli tak naprawdę można bez rażącego czegoś pogadać do was. I niech mnie nie gryzą te robale. Już coś chciało mnie uchlać. Nie ma. Idę. Dobra. Szukamy. No nie mogę was wyłączyć, już wyłączę. Hej, film dla was jest już nagrany. Zobaczcie się w przyrodę, mam nadzieję, że z głośno mówią posłuchać. Natomiast idealnie wymierzonych punkt. Po prostu nikogo nie było, teraz kupa ludzi. No, także ja już się będę zbierała. To znaczy jeszcze nie idę, ale co chciałam to nagrywać. Ładne znalazłam do robienia zdjęć i prawdziwe. Mamy mech, piękne drzewo, no i oczywiście okoliczności przyrody nie mniej urocze. Także tak to wygląda. A tu jest ta strażnica. Tu jest ta strażnica. Teraz co? Piaseczek. Przechodzimy przez piaseczek i lecimy dalej. Taki do autka. To ja i mój cień. Teraz słuchajcie. O! Owady. Robimy jak zwykle górnolotnie. Wchodzimy.
Ludzie sobie poszli. Tyle dobrego. Można spokojnie ponagrywać. Juhu. Nie powiem, że mnie łydki nie bolą. Ale to po Krakowie. Nie po dzisiaj. O, proszę bardzo. Jakiż tu mamy widok. Zacny. Piękny. No. I przy takim widoku stanowczo można poodpoczywać, pooddychać. No to wyluzowujemy. Na górze. Róże. Super. Juhu. Zabawa kamerą. Dobrze, wziąłem statywik. A co? O, twoja ręka była. Pijąca wodę źródlaną muszyniankę zresztą. Lokowanie produktu. Niezamierzone. Niezamierzone. Ale jednak. Oh, patrzę, że mi się moja fryzura całkiem rozpędziła. Ale nic to. Nadal jest fajnie. Ta-da. I tak weźmiemy. Uh-huh. O. Dobra. To ja biorę. Ślicznie. A my idziemy na górę. A my wpadłyśmy na podpiwek do zajazdu. Zajazd myśliwski u kolarza. Takie bardzo ładne okoliczności przyrody są tutaj. Trasa i my. Trochę mnie też. Naprawdę to bardzo ładnie wygląda. Takie miejscówki są bardzo fajne. Ja miejscówkę nagrałyśmy, także będziemy widzieć. Próbuję się nie zabić przez stoliki. Ale lecę sobie usiąść. Ja w słoneczku. Ja w słoneczku. A dałby radę w słoneczku? Bo wiatr jest dobry. Tu. Ja sobie tak pod słońce usiądę, to się trochę opalę. Taki szczwany plan. No, no, nagrywać powinnam nie pod słońce. Dokładnie. Także pod piweczek ja frytki pozgłodniałam. No i sami powiedzcie, w tak pięknych okolicznościach przyrody, no jak zwykle muszę oko zasłonić, żeby widzieć, gdzie mówię, w tak pięknych okolicznościach przyrody, może no i poniekąd ręką człowieka, ale zacnych, podlaskich, można sobie wypić, uwaga, pod piwek. Zaraz wam pokażę trochę inaczej, bo coś mi nie idzie, chciałam powiedzieć, ale nie musi, także odpoczynek, jakbyśmy się zmachały rowerem. Nie ma to nic wspólnego z jazdą na rowerze, ale odpoczywam. Szarik!
dzisiejszy obiadek łódka na ostro, łódka, pałeczki na ostro, ziemniaczki z masełkiem i pomidorki w śmietance. Taka pychotka. A tu macie, kochani, ołtarzyk na mów lipcowy. Tutaj wróżka pracuje, ale foodbook część dalsza. Godzina 22:32. Naleśniki. Tak robi tylko prawdziwy jednorożec.